Cześć, siemano, ludzie, tutaj Mr. Planetrza, to jest kolejny odcinek serii Minecraft. Jestem tutaj na balkonie i zobaczcie, w końcu mi się udało to słońce ogarnąć i tak dalej. Także mamy mniej więcej 12 godzinę, tak no w pół do 12 bym bardziej powiedział. I dzisiaj miałem zamiar zrobić kopalnię, tak. Otwieraj. Zajęcie się kopalnią, ponieważ chcę zrobić to, tą autoskrzynię jakby. Co zobaczysz, się nagrywa. Okej, wszystko jest git. O dziwo, bo mój komputer jest taki dosyć słaby. Co, że jest w zrzymywaniu? A, to miałem zmienić. Jest dosyć słaby, a jednak wytrzymuje na tych trzech czanka. O dziwo. Myślałem, że nie będzie wytrzymywał. Dla niektórych trzy czanki to jednak. Nie, trzy, cztery. Cztery, no, wow. Zwykle grałem na dwóch, żeby było więcej. Mniej lagów. W sumie mogę taką już zrobić. Ciała! Okej, jesteśmy w tym małym tunelu. Tak jakby, tej dziurze. Stoper muszę włączyć. Dajcie mi chwilę. Stoper. Ksiąg, gdzie jest stoper? Jest. Start, okej. Doliczę minutę. Wiecie co? Ja nie chcę już robić takiej wielkiej dziury, po prostu zrobię taką, żeby było szybciej. Potrzebuję dużo redstone'a, żeby zrobić tą autoskrzynię w końcu. Także lecimy. Wczoraj oglądałem te swoje filmy, co zrobiłem i wyszło naprawdę super. Ja myślałem, że takie wiecie, Minecraft to nie będzie taki fajny, że coś tam, ale naprawdę to wyszło zajebiście. Nie spodziewałem się, że coś takiego wyjdzie, ale jednak wyszło naprawdę super. O, węgiel, jak fajnie. No, schodź. O, więcej węgla, o, jak fajnie. Będzie czym palić, przecież mieliśmy kłopoty z rozpalaniem i tak dalej. Kurde, nie wiem czemu mam straszną chrypę dzisiaj. O cholera, ile węgla. No patrzcie, znowu to osiągnięcie mi się. Nie wiem co jest z tym. Spróbuję to jakoś naprawić. Ile tego węgla tu jest? Dawaj węgla. Okej. Ale pochodniu, dawaj. Lawę słyszę, to bardzo wyraźnie. Dobra, mam gdzieś lawę. Jak coś tu utoniemy. Uff. Co za problem utonąć. No to jakoś zakryję, żeby nie było. Dobra, gdzie my jesteśmy? O! O, złoto! O! Idę raz na górę. Zrobię żelazny kill off. Złoto, czyli możemy zrobić już kolejkę. Znaczy, chciałbym zrobić kolejkę. Ale do jednej kolejki, znaczy do 8 kolejek, takiej wiecie, z przyspieszeniem, potrzebujemy 8 złota. 8? Nie, co ja robię? 6 złota. Ty, a skąd ja mam 9 aż żelaza? Lol. Nie spodziewałem się, że aż tyle mam. Tutaj mam węgiel. Okej, żeby było jakoś parzyste, żebym nie musiał marnować jednego węgla na nic. Ciebie wrzucę tu. Potrzebuję trzech żelaza. Dobra, muszę wszystko odłożyć, czyli musimy zrobić jeszcze jedno. Będziemy schodzić do kopalni, a ja się tam boję, że może mi coś zabić tak nagle. Ale ja mam chrypę, masakra. Wszystko wywalać, potem się pokłada. Żelazo oddaj, pochodnie oddaj, kilofy oddaj. Potyki mam, miecz też jest potrzebny, drewno też trochę was. Okej, ile się zrobiło? 4, jak fajnie. Czyli łącznie mam już 6, nie, 5, okej. Żelazo proszę tu i schodzimy. Tak trochę
trochę tego mało mam. A to dorobię jeszcze z 3. Dobra, 2. Możemy iść. Fajnie to wygląda. Bo kiedyś było tak, że jak lecimy, to nie możemy sterować tym typkiem. A teraz bez problemu. O dziwo. Okej. Kurde, musiałem se kichnąć, dlatego... To nawet żelazo leży. Musiałem se kichnąć, dlatego zatrzymałem nagrywanie. Bo jakby to dziwnie zatrzymało. A tu jest mój tunel, okej. Dlatego tu tyle węgla było. Przecież nigdzie więcej by nie było tyle węgla, skoro tylko w jaskiniach tak jest. Takie złoża. A, już sięgam. Tam jest węgiel i złoto, okej. O, tam też jest węgiel. O, to jest mój podest. O Jezu! Czemu ja się tego boję? Takiego rozwalania tego kilofa. Wielka ta jaskinia. Myślałem, że to takie, wiecie, małe będzie, a tu jednak nie. Dobra, wbijamy to moje złoto. O kurde, to już jest moje złoto, mam was gdzieś. Żelazny, szybko. No, nawet na złoże trafiłem. Potrzebuję więcej trochę światła, dlatego zrobię zaraz pochodnie. Cholera. Za cicho tu coś. Ale nie mówię, że chcę mieć potwory, co nie, ale... Jednak coś tu jest trochę za cicho. Oczywiście węgla zostawiłem, ale mam tu w piorunę dużo. Dlatego... No, podbiegnie tam trochę i... Zakryjemy... To. I tak trochę przeszkadza w wydobyciu. Ją bierzemy. No i w końcu będę miał drewno, znaczy ten, węgiel. Nie będę musiał drewna marnować. Którego mam już dosyć też mało. Będę musiał sadzić to dużo. Dlatego no to jest ten minus, ale plus, że mamy węgiel. Się bardzo cieszę. No dobra. O, to tak nie działa. 36 pochodni, jak fajnie. Dobra, to myślę, że pójdziemy pierw tam. Tym, bo ten już jest zniszczony. Aha, to jest coś takiego. Okej. Okay. To jest węgiel. Tak, ja wam mówiłem, że pode mną, pod moim domem jest pełno tego. Pełno jaskiń. Ale nie spodziewałem się, że aż takie wielkie. Myślałem, że to będzie takie wielkie, takie małe, w sensie proste drogi i koniec. Tu jednak nie. Są bardzo duże, jak widzicie. Trochę nie mam, znaczy może nie mam ochoty, tylko się tak trochę boję, że coś mi wyskoczy zaraz i będzie po mnie. Grzybki. Kwiatki? Pierwsze widzę. Żelaza więcej, okej. Na pewno ja mam na normalnym? Normalny. Dziwne. Okej, okay. Bardzo fajnie, że mam tyle żelaza. Co tam właściwie jest? Nic. Dziura. Na jaja. Dobra, skoro tam nic nie ma, to mogę zakryć chyba to.
Ale wspomnienia wracają, jak gram w tą grę. Fajnie. Dużo w tę grę grałem kiedyś, pamiętam, non stop, po parę godzin. Teraz już tak nie jest, no teraz robię tylko odcinki, wyłączam, konwertuję i tak dalej, dalej, dalej. No ale to nie jest to samo, jakbym grał sam. No z drugiej strony ja nie chcę już grać sam, to jest dla mnie bez sensu, no. Marnowanie czasu praktycznie. Ale jak czasem mi się nudzi, nie ma co robić, no to biorę kompa, gram w coś. Na przykład na swoim koncie w Drivera. Mimo że Driver jest taką tempą, że to powiem, grą. Cały czas mnie wkurza. Nie wiem, lecę na przykład z tym samochodem. A, w ogóle. Nie będziecie pewnie wiedzieć, skoro nie oglądaliście. Ale jak ktoś oglądał, to wyścig o Rosalita na przykład. Robiłem to 3 razy, bo policja mnie znowu walnęła, zaczęli strzelać, to jest takie bez sensu. Ale okej. Wyżyłem się, jest dobrze. Dobra, dawaj mi tego węgla więcej. Ale redstone'u szukam tak czy siak. Chcę więcej tego. Dobrze? Zdawało mi się. Dobra, mam tyle węgla, możemy iść. Dobra, musimy iść tutaj, bo innej drogi nie ma. Więcej żelaza, fajnie. Dobra, tam zaraz pójdziemy. A głównie chodzi mi tutaj. To żelazo, co tutaj gdzieś było, nie widziałem, nie wyciągnąłem go. Chyba tutaj. No tam, ale tam też chyba było. Gdzieś tam też coś jest. Dobra, trudno, idziemy tam. Jedno żelazo, jak fajnie. Nie no, nie mówię, że to źle, że tylko jedno, ale przydałoby mi się więcej. Ojejku. Oho, coś mi się tak nie podoba. Mnóstwo żelaza. Mnóstwo. Patrzcie, jakie te jakie wielkie pokoje są. Aż dziwnie mnie to. Dobra, to będziemy żelazo, idziemy na górę. Nie będziemy marnować już więcej dnia. Zrobimy coś tam w domu. Na przykład przetopimy to żelazo, które właśnie znalazłem. No i tam parę innych rzeczy. Chcę też zrobić dach teraz. Będę robił taki trójkątny. Tak jak normalnie jest w tych domach jednorodzinnych i tak dalej. Zrobię też sufit w dużym pokoju, czy tam głównym. Gościnnym, o. No jak będę chciał węgla, to sobie przyjdę. Lazuryt. I lawa gdzie słyszę. Ui, lazuryt. Ja lubię lazuryt. Lazuryt. Labis lazurytu. I złoto. Ui. Lazuryt, no, to po prostu. Więcej lazurytu, jak fajnie. No, i stać nas na kolejki. Słyszę gdzieś lawę. No, już widzę. Ale fajnie, ale fajnie. Ui, ale złoto tutaj leży. I żelaza, to też nie pogardzę, ale masakra, ile złota mam? 14. Nie starczy na 16 kolejek, kurde.
No ale patrzcie, 14 złota w takiej jednej jaskini. Masakra. Ale fajnie, naprawdę fajnie. Jest czerwony kamień. O, będziemy robić olej, to dużo. Zrobimy auto. Autoskrzynię. Prototyp. Ile? 18, a to trochę za mało. Potrzebuję trochę więcej. Obsydian. To nie ma diamentów, żeby go wydobyć. Co my tu mamy? Żelazo jeszcze. O, nasz ludzik zaczyna się głodny robić, a ja żarcia nie wziąłem. Tam byłem? O, tu byłem, okej. Okay. A, tu jest jeszcze żelazo. Dobra, spadamy stąd, mam tyle żelaza, że aż... Chyba tutaj. Tak, tutaj. Wielka ta jaskinia. Okej, tutaj gdzieś tu było wyjście. Tak mi się zdaje. O, tu jest, okej. Wychodzimy. Hui. No, wychodź szybko. O, teraz tutaj. Tu mam te swoje krzaki. I ziemię. O, spadło. Ciekawe właściwie, która jest godzina, czy jest noc, czy... Stawia na to, że jest noc, chociaż może ranek już się robić praktycznie. A, jest ranek, jak fajnie. Mam masakra, dużo. Tutaj jest złoto, ile żelaza? 47. Dobra, pierwsze palimy złoto. A, miałem to jeszcze dać. Wow, jak to wszystko ładnie wygląda. Tak. Tak sobie oglądałem właściwie moje poprzednie filmy. I tutaj źle zrobiłem, bo tutaj przecież miałem dawać tak o. Ale że ja nie pomyślałem, zapomniałem w ogóle o tym, zacząłem rozwalać to i położyłem tutaj. I wygląda o wiele... Czy według mnie, o wiele lepiej. O, miałem myśleć coś. Nie wiem dlaczego, ale według mnie wygląda bardzo, bardzo fajnie. Takie wiecie, schody w własnym domu. Dobra, to możesz... Nie, nie mieć to. Skoro mamy dwa żelaza, to zrobię już nożyce. Nożyce. I pójdziemy... zapolować na te owce. Które widziałem kiedyś tam. O. Moje krzaki wyrosły. Jeszcze nie. No, biegnij. Tak. Ta góra też jest fajna. Oj, drzewa tu są. Ale tak trochę odeszłem. Odszedłem. Od ruju moich owiec. Czy tak mogę powiedzieć? No, jaskinia, jak fajnie. Taka mini jaskinia. Wow, a tu co jest? Wąwóz? Koń? Ty, ja w ogóle zapomniałem, że te konie są. Ciekawe, jak się konie daje. Chyba trzeba mieć te jabłka czy inne shity. Dobra, to... Ej, a to co jest? Las? Czy taki mini las? I krowy, hui! No to jest las, fajnie. Będę miał gdzie wydobywać. Drewno na sam teraz. Tylko dobra, jabłka mi dajcie. Nie, nie sadzonkę, jabłka.
A dobra, ja chyba mam jedno. Nie, zjadłem wszystko. Na starcie miałem kilka jabłek z tej skrzyni startowej. 8. To tak trochę mało. No ale potrzebuję 6 czarnych. Ale czarne dostaje się. Znaczy czarny barwnik od tego. Od ośmiornicy. Która kiedyś widziałem, że pływała w tym jeziorku. Nie, nie w tym, w rzece. W jeziorku, jak to woli. No to jest takie jakby jezioro. Teraz tak jakoś tego nie widzę. O, jest. Chodź tu. O kurde, pewnie nic nie widzicie. No, też mało co widzę. Wynoś się. To na ten start dam wam trochę jaśniej. Znaczy na ten start. Na tą chwilę dam trochę jaśniej. No już więcej widzę. I pewnie też. 2? Tylko? Tam są jeszcze. Potrzebuję 6, tak jak już mówiłem, żeby zrobić ten mój telewizor tak jakby. Pięć, już lepiej. Jeszcze jedna. Bul, 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 bul. Bul, 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 bul. 8, idealnie. Dobra, możemy wracać do domu. Zrobimy telewizor i... Nie, będziemy chyba kończyć jeszcze. Nie wiem, co jeszcze do końca zrobimy. Coś jeszcze wymyślę. No to 5 minut. Tutaj też musimy zejść, zobaczyć co jest. Nie no, musicie przyznać, to wyszło fajnie, ten dom w ogóle. Taki sobie zakryty domek i tak dalej. Okej. Jak to się robiło? To dajmy tu. Tak, tak. To nie pasuje. Trzeba trochę wyżej dać. A właśnie, coś takiego. No i fajnie. Według mnie to fajnie wygląda. Tak jakby podstawa. No, nawet. Dobra, tu mi się złoto już przepaliło, dlatego wrzucimy jeszcze to. Oj, to długo będzie się robić. Redstone. Fajnie, mam redstone. No patrzcie, ile tam się tego zrobiło. Ja pójdę sobie na balkon, zobaczę. Psa i kota fajnie by było mieć. Słońce jest tam, czyli zachodzi, czyli wschód jest gdzieś tam, czyli... Mogłem sam to oglądać, nawet fajnie. Dobra, kamień. Kamień i wbijamy na moją chatę, dosłownie na moją chatę. I tutaj coś zrobimy. Nie, fuck. Zleciałem. Ojejku. Okej, to co? To chyba trzeba zniszczyć jak trochę. Jak to zrobimy? Tutaj. No co się robi, ale trudno się mówi. A jeszcze jeden poziom, będzie fajnie. Coś takiego. Tutaj jakieś szkło walnie, jak zawsze. Żeby było jakoś lepiej. Tak, a szybko ten domek zrobię, będzie fajnie wyglądać, mam nadzieję. Taki prosty domek, no może nie prosty, bo taki w survival, o gwiazdy,
brakowało mi tego. Taki człowiek na survivalu prędzej takiego domu nie zrobił. Zrobiłby jakiś szałas, ale okej. Dzisiaj już drugiego odcinka nie będę zaczynał, tak trochę nie mam czasu. Tak, dzisiaj już nie mogę grać. Znaczy, mogę grać, ale nie teraz. O właśnie, tylko szyby teraz trzeba dać i okna. Ale to później. Chłodnie jakieś mam? Mam, okej. Żeby nie było, że ja wchodzę do swojego domu, a tam creepery i dup, i nie ma mojego domu. Oj kurde, mało kamienia. Resztę zostawiłem w skrzyni. To. No pośpiesz się tak trochę z tym. Nie! Au. Tak, z tymi lampami też muszę mniej więcej coś zrobić, żeby to lepiej wyglądało. Na przykład, nie wiem, z lazurytu. O, to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Jakbym dał z lazurytu. No. Nie wiem, czy trzeba chyba 9 mieć, żeby mieć blok lazurytu. No, powinno fajnie wyglądać, nie powiem. Będę miał okno z patrzeniem na wschód słońca. Okej, bo mam już całkowitą ciemność, praktycznie. Tutaj jeszcze trzeba będzie wygładzić. Tak, kiedyś mówiłem wam, że te gwiazdy przydadzą się. Na przykład, zobaczcie, na przykład tutaj, o, na przykład biegający człowiek, że tutaj ma nogi, tutaj tułów, tu głowa i ręce. I zapamiętajcie sobie, że jak księżyc jest tutaj, jak go widać, to tutaj, więc tu jest wschód, więc idziecie tam, jak na przykład idziecie na zachód, tak? No i macie takie skojarzenie. Ja tak często zapamiętywałem, jak gdzieś szedłem daleko i zawsze praktycznie wracałem do domu. Okej, to prześpij się i zakończymy tutaj ten odcinek. Ma chyba 20 minut, 21 nawet. Dobra, jedz jeszcze to. Gdzie jest szynka? Tu, okej. Okay. Ojejku, jak mi się spasę. Z lazurytu, daj mi tylko 4 rządzie. A, fajk. Z lazurytu nic chyba innego nie można zrobić niż tylko bloki. Także chyba na 2 starczy. Właśnie. Na perfekta, więc to wywalimy. Walimy lazuryt. Super to wygląda. Ostatnio chciałem sobie kupić lazuryt, ale nie opłacało się. Lazuryt kosztuje tam 5 zł chyba, a przesyłka 12, więc. Oczywiście mówię o Allegro. Więc mi się nie opłacało, nie kupiłem. Dobra, to tutaj zakończymy ten odcinek ze super wschodem. Także subskrybujcie, lajkujcie, kciuk w górę, nie żałujcie. W następnym odcinku dokończymy mój dom, jakoś tak inne bzdury zrobię. A to trzymajcie się, cześć.